Latam 2018. Reprezentacja Polski przed meczem z Kolumbii. Fotografia Kuba Ates, przez blisko pilot pracy Adama Nawaki. Reprezentacja ani razu nie była w tak trudnej sytuacji. Jeli piłkarza nie podniósł się psychicznie po porażce z Senegalem, w niedzielę mógł zakończyć mundial. Na początku był szok, takiego wieczoru polscy piłkarze po prostu się nie spodziewali. Nie po ciężkim zgrupowaniu w Arłamowie, udanych sparingach z Chile oraz Litwą, dwóch wygranych w eliminacjach i wspomnieniu tego, jak wyglądały Mistrzostwa Europy, we wtorkowym meczu z Senegalem nie poznawali samych siebie, a po zejściu z boiska długo nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Porażka postawiła ich w potwornie trudnej sytuacji. Remis w niedzielnym meczu z Kolumbią pozwoli im tylko przedłużyć nadzieję na upragnioną 1/8 finału. Porażka niemal na pewno wyeliminuje ich z turnieju, ale zwycięstwo sprawi, że do końca zachowają kontrolę nad sytuacją. Awans do fazy pucharowej wciąż będzie zależał tylko od nich. Nawałka w środę przed południem przedstawił piłkarzom analizę meczu otwarcia, później wraz ze sztabem zaczął przygotowania do niedzielnego spotkania w Kazaniu. Nieograniczony dostateczny P do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazyn w Wyborczej. Wypróbuj teraz od 19,90.